Hejo, hejo! Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. No i robimy malutką aktualizację. Rytka, jaki dzień mamy dzisiaj? Dzisiaj mamy 28 grudnia. Tak jest. I kochani, zapraszamy Was na jedną z naszych ulubionych akcji. No a że koniec grudnia, więc... Tak jest. Finał akcji Psiak. Finał grudniowy naszej fantastycznej akcji Psiak. No ale dlaczego siedzimy w domu jeszcze, kochani, a nie pakujemy samochodu? No bo jak już kawałeczek widzicie, tutaj pudełeczka. Czaruś pilnował. Czaruś był, tak, ale ganiają się z Ryśkiem tutaj dookoła. Mam nadzieję, że statywu nie przewrócą. Dostaliśmy paczkę. Dostaliśmy jakiś czas temu paczkę. Spokojnie, nie dla nas. Dostaliśmy paczkę od, ja się tutaj posilę podpowiedzią, kanał Świat Gier Kocham Grać i Wojtek z Wałbrzycha. Mamy nadzieję, że... Dzięki śliczne, pozdrawiamy. Dziękujemy cię. Oczywiście z całego serducha. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem. Jeżeli tak, to przyjacielu, popraw mnie w komentarzu. Ale Świat Gier Kocham Grać, taki kanał jest na YouTubie, możecie sobie wejść, zobaczyć. I słuchajcie, no i Wojtek tutaj przesłał ciężką pakę, zobaczcie. Dołożył się do naszej akcji, tak, Psiak. Na akcję Psiak. Więc zanim zabierzemy Was do schroniska, zanim pojedziemy zawieźć te wszystkie pyszne jedzonko, te wszystkie rzeczy, które też koce, prawda, które się przydadzą, zobaczmy, co takiego jest w paczce i co dołożymy do akcji Psiak. Edytka, tak, sprzęt masz? Oczywiście. Okay, no tesik sobie już odłożę. Chodźcie tutaj bliżej. Rysiek, zostaw statyw. Zobaczcie. Rysiek. O, Rysio tutaj. Rysiu, a tu jest Czarek. O. I tak sobie dokazują. Edytka tutaj szarpie karton cały czas. Dobrze. Już mam. I tutaj mamy. Zobaczcie. O, chyba... Rysiek, zostaw statyw. O, ty. Naprawdę wesoło. Czaruś, zobacz. Naprawdę wesoło mamy w domu. Okej, okay, tutaj mamy. Wszystko wyłożymy najpierw. Ale dużo. Ojejku. Ojejku. I dlatego takie ciężkie. Cały czas wyciągam. Zaraz Wam pokażę wszystko dokładnie. Dobra, puściutko, został sam karton. Czaruś! Okej, okay. I zobaczcie teraz, co dostaliśmy. Tutaj taki rzut, no i o, Edytka będzie co prezentować. Co zwierzaczki dostały. Co zwierzaczki, tak, tak, no my w sensie jako przekazujący. Karma, to jest sucha co karma. Czaruś jest? To jest druga. Druga. Karma, wielki 3-kilogramowy worek. To są suche, prawda? Tak. A te chyba są już... Tutaj już jest. Jakieś paszteciki. Tak jest, coś. Tu jest jakaś mokra karma. Zobaczcie. Oho, tutaj też. Puszeczki. Bardzo proszę. I tutaj mamy. No właśnie, to jest takie ciężkie. Też chyba. Saszetki. Tak jest, z mokrą karmą. Dobra. Także kochani. Jeszcze raz, Wojtku, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Świat Gier Kocham Grać. Przypominamy cały czas. Polecamy. Polecamy oczywiście. Bardzo serdecznie dziękujemy, bo ta nasza akcja Psiak to jest nasza wspólna akcja. W sumie to wy bardziej tworzycie tę akcję, bo pamiętacie o tych zwierzaczkach. Przynosicie po puszeczce na Targ Staroci, na którym jesteśmy. Dołączacie się do tego. My kupujemy z tego Targu Staroci też od siebie puchy. Wszystko, co możemy. Także to jest coś fantastycznego. Dlatego, kochani, zabieramy to wszystko. Zabieramy Was. I jedziemy. Zobaczmy. Pani Iwona już na nas czeka. Musimy jej też poopowiadać o tym naszym Ryśku, którego wzięliśmy ze schroniska. Rysiek spędził już święta z nami w domku. Mamy nadzieję, że jest mu dobrze, ale z tego, co
pokazuje, z tego co się orientujemy i widzimy, to chyba dobrze mu tutaj. Już pewnie Rysiu, sobie śpi. Tak, jest po prostu fantastyczny, cudowny kociak. Czaruś go zaakceptował, polubili się. Czarek? Polubiłeś się? Starszy tak, bracie. Polubiłeś. Dobrze, kochani, nie przedłużajmy, bo najważniejsze dopiero przed nami. Jedziemy i będziemy bawić się z tymi zwierzaczkami. No bo no i zrobimy aktualizację z panią. Oczywiście. Zobaczymy, co się tam zadziało. Mamy nadzieję, że tylko dobre rzeczy. No ale też na pewno wyprowadzimy sobie jakiegoś pieska. Pokażemy wam, jak piękne, cudowne, fantastyczne to są, jak wdzięczne przede wszystkim zwierzęta. Strasznie słabo widać. Hejo! No i co, jesteśmy? Już w schronisku, jesteśmy w schronisku. Zaraz wypakujemy wszystkie dobra dla zwierzaków. No i zobaczymy, no. Fajna pogoda, słoneczko przebija się, cieplutko w miarę. Ja zapomniałem czapki, wybaczcie, zapomniałem czapki. Nie krzyczcie na Mariusza, nie krzyczcie. Nie krzyczcie na mnie. Już wystarczy, że ja na niego nakrzyczałam. Ostatnio jestem po uszach też, na spacerku, ale... Dzień dobry, nie, cześć. Kurczę, tyle wolnego, co to? Co to, ja sobie wolno, ja chcę. Jak to? No. Ja na szczęście miałem wolne. Myśmy byli wtedy, zamieszanie. No wiem, no. I pakujemy. Nie dość, że dyrektor przyjechał wtedy. No. Przyjechał z urzędu miasta, przyjechał ta psa, tak. Ubita. Tego psa. Tak. To prawda. No a my wtedy byliśmy właśnie. Ale fajnie było. A ja na szczęście miałem wolne, nie musiałem się tłumaczyć dyrektora. No i, ale wiesz, myśmy wtedy przyjechali, było zamieszanie. Ale sami nie odjechaliśmy. Ja wiem. Nie? Słyszałeś? Że mamy nowego członka. No pchaj rodziny? Ten wózek, pchaj! Ja się pamiętam, państwo jeszcze potem drugi raz dzwonili. No. Z pamiętego tej kasacji tam... Tak. Ja się śmiałem z Darka, że państwo nie pojdą. Tak? Nas właśnie. Marek też nie. No też Marek nie. Iwonki nie było wtedy. No, a my ten. No ale to jest taki trudny dziwny, że co? Dobra. Ja sobie adoptowałem kota w sobotę, no ale nie przyjechali. Nie przyjechali? Aha. Jest. Kogo tam nie puścimy, bo czekaj! Ale bąbel fajny, no! Czekaj za bo. No i będzie zabawa. Czekaj. No już. O, uważajcie. No chodź tutaj. Już pobiegniesz. No. O jeny, jaki ty fajny jesteś! No jak się przyczepi! Jak się wtula! Cześć! Chodź, poczekajcie. O, chodź teraz do mnie tutaj. O, zaczekaj. Chodź. No już jest. Chodź, tylko cię pokażemy. Chodź, przywitaj się. Cześć wszystkim. Cześć! Jestem malutki. Chodź. I się no bardzo już. Lubię bawić. No zobaczcie. No chodź tutaj już, chodź. No to biegajcie sobie. No biegamy. Zaraz. No to czas start. Oswoimy go troszeczkę, bo... Jejku, jak on chce, ciągnie. Zobaczcie. To są zwierzaczki ze schroniska. Popatrzcie, jakie cudne. Otwarte, nie? Tak. Może być głośno. Jak one potrzebują miłości. No już się bawi. Zobaczcie, naprawdę. No co? No gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Chodź tutaj. Chodź tutaj z nami, chodź, idziemy. Chodź. Teraz Edytka. Chodź. Edytka z nim się troszkę przywita. No tak. No cudowne są zwierzaczki, cudowne. Edytka z szaszetą oczywiście naszą, akcyjną. Chodź tutaj, piękność. No. Oho. No to będzie zabawy. On chce się tulić, tak. Nie? To jest dzieciaczek. Mam. Dzieciaczek, tak jak nasz Rysiek. On chce się kawał psa. Kawał psa, prawda? Będzie no. Kawał psa. Tak. Tak się wtula, nie? Tak, maleńczko. Panie Wąko, no i co, do adopcji będzie on? Pewnie, że tak. Także zobaczcie, jak za ktoś... Za tydzień najprawdopodobniej będą szczepienia i czipowanie. Na kastrację jeszcze za malusi.
No. I pójdziemy do adopcji glezioniek. Mamy, no pewnie. Tak? Glezioniek, także... tylko uprzedzam, że będę dużym pieskiem, a będę kował psa. No. No to super. Zobaczcie, jaki piękny. Jaki otwarty, nie? Tak, no to jest po prostu dziecko, tak. Dzieciaczek. Ale jakie ma też piękne, masywne łapy. Ma masywne łapki. Czyli będzie kawał? Będzie kawał psiura. Może nie będzie taki na grubość gruby, ale tak, będzie wysoki. Ale może być tak, wysoki. Łapeczki. No, taki będę psiur. No śliczny, no czekaj. No, no daj się pokazać tutaj. No idź tam, idź do dziewczyn. Paluszek. Idź do dziewczyn, ej. Zobaczcie, jaki piękny. Jaki cudowny, jaką chce się bawić. To jest, dlatego my tak uwielbiamy te akcje psiak. To jest jedna z naszych ulubionych akcji, bo możemy naprawdę wybawić pokazać, się. No pobawić się też, no to jest duża radość dla nas, ale też pokazać wam, zaprezentować wam te piękne, cudowne, wdzięczne zwierzaki. Dobra, nie pokazuj mnie, Edytka, tylko bawimy się, bawimy się. Chodź tutaj. Co tutaj mam? No. Śliczne, jakie ma łóżka, tak. No, postaw te łóżka. No. Sam sobie przynieś. No już. No co, jaki ty super jesteś. Odpoczywamy. Po. No tak. Bieganiu. Tak? Odpoczywamy. On też opowiada. Opowiada straszne wrażenia. Słuchajcie, to jest straszny gaduła. Straszny gaduła. No już. Już, wystarczy. Ale to jest przylepa. Jaka przylepa. No i właśnie, zobaczcie, pierwszy raz nas widzi piesek. I no, jak się klei, nie? Super, naprawdę. No chcę do domku, no. Tak. Chcę do domku. Nawet jak są najpiękniejsze, najfajniejsze warunki, jak pracują w schronisku ludzie, którzy kochają zwierzęta i wiedzą, jak się nimi opiekować, no to żadne schronisko nie zastąpi domu. No oczywiście, tak, o tobie mówimy. Tak. Także polecamy cię przecież, zobacz, przedstawiamy cię. No co? Uwielbiamy tu przyjeżdżać, uwielbiamy się bawić z tymi zwierzakami, uwielbiamy tu spędzać czas. Nie przyjeżdżamy, nie zostawiamy tylko karmy, nie zostawiamy tylko kocyków, ręczników, tylko bawimy się, spędzamy tutaj naprawdę wiele godzin. No ale no bo oni są cudowni, naprawdę te psiaki, cudowne. Ale te łóżka ma cudne. No już. Oddawaj poduchę. Oddawaj poduchę. Oddawaj. No. Rzuć mu. Korzystając z chwili przerwy, ten giguś nam daje w kość, naprawdę. Tak bardzo chce się bawić. Jest tak cudowny, no malutkie dziecko. Tak. Chcielibyśmy pozdrowić i podziękować wszystkim patronom, ponieważ jak wiecie, mamy założony Patronite. No i mamy już trzech patronów. I mamy trzech patronów, którym bardzo serdecznie dziękujemy. Ściskamy was i pozdrawiamy. Mocno. A są to Kasia, Łucja i Rafał. I Rafał, kochani, bardzo wam dziękujemy za wsparcie. Jest nam niezmiernie miło. Gagatek jest. Ty też pozdrawiasz wszystkich. Tak jest. No to chodź tutaj, pozdrów. Zobaczcie, ten malutki cały czas jest z nami. Odpoczywamy, bo naprawdę biegamy z nim, czochramy go. On jest nie do zdarcia. On jest nie do zdarcia. Także raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim patronom. Dziękujemy za wsparcie. Dziękujemy, że jesteście z nami, że razem wspólnie budujecie no coś fantastycznego, że pomagacie nam się rozwijać, pomagacie nam spełniać nasze marzenia. No i razem wspólnie robimy coś dobrego.
Także raz jeszcze dziękujemy wszystkim patronom. Pozdrawiamy. Cześć! Cześć, słuchaj. Tutaj jest... Kurczę. Tutaj jest piesek, słuchajcie. Historia jest jego taka, że on już kiedyś był adoptowany ze schroniska. Niestety pan jego zmarł. No i z powrotem piesek wrócił. Musiał wrócić, no właśnie. Cześć. Ale jaki fajny no, jesteś, no co? No to jest taki niepozorny owiec, nie? No, troszeczkę no co? Jamnika, co? No zobaczcie, jaki jest super. No chodź tutaj, chodź. No tak, śliczny, tak. No, jak on się cieszy, jak macha ogonkiem. No wiesz, on już miał domek. No. To też jest do ludzi przyzwyczajony, prawda? No i znowu musiał wylądować w schronisku. Przykre takie sytuacje. No właśnie, no co, kochanie, tak? Uśmiechnij no się, tak. Znajdziesz nowy domek. Musisz się ładnie zareklamować, tak? No nie trzeba, zobaczyć. No jest kochany. Piękniś, no. Znajdziesz, na pewno znajdziesz nowy domek. Nie smutaj się, zobaczysz. O, drapiemy, tak. Drapiemy. Są cudowne pieski. Trochę może być głośno, wiadomo. No jak to w schronisku, prawda? Tak jest. Najpierw pieski też muszą oszczekać. Piotrek oprowadza kogoś po schronisku. Ktoś przyjechał też. Tak. Mam nadzieję, że w sprawie adopcji. Że będą same dobre wieści. No właśnie, tak. Potem oczywiście z panią Iwoną zrobimy aktualizację. Oczywiście, działo, że tak. Miesiąc. No i liczymy na same dobre wieści. Ale pieszczo. Ale pieszczo. No drugi Mariusz. Drugi Mariusz. To za łóżkiem cię podrapać? Ale jeszcze, no. No to co, prezentuj następnego. Szczekaczu. Cześć. Cześć, Krzykaczu. No widzisz? No tak, no, no, tutaj. Najpierw muszą okrzyczeć nas, odsekać, a potem przychodzą w sobie fajnie. No, to może my jesteśmy za głośno i dlatego na nas krzyczą. No. No co jest? Chodź tutaj, chodź, tak, no widzisz? Chodź, Misio. Tak, Misio to był chyba pierwszy piesek, którego mieliśmy... do zabawy. Mm-hmm. Tak, nie? Mm-hmm. Wyprowadziliśmy Misia, bawiliśmy się z Misiem, czesaliśmy Misia. Wycieraliśmy jego ślinę. No właśnie, co jest Misiaczku? Taki kochany. A tutaj mamy... Cześć! Ale piękny piesek. No. No cześć, cześć! Ale śliczny. Nie pamiętam, był on? Nie wiem, czy on nie był po tamtej stronie. No też nie wiem właśnie. Zobaczymy. Ale cześć! No też tak czasami... No ale ty masz piękny pyszczek. No, tak delikatnie. Jest jakiś nowy na kwarantannie. Cześć, słońce. Oj, zobaczcie, ojej, cześć, kochanie. Jak się przywitał, cześć. Ale tak jakby z ukłonem no, łapką, nie? On przypomina troszkę husky, coś takiego. Nie, ale nie, jesteś ja, super. Jak pięknie wygląda, jak jesteś grzeczny. Chodź tutaj, pokaż się, tak. Ojej, zobacz, jak chce się... Daje się... No, te tutaj na kwarantannie, one są jeszcze takie nie... Może nieufne troszkę, nie? Nieufne, ale też no... Nie wiadomo właśnie, niedawno są po prostu. Tak. Nie wiadomo jeszcze jak zareagują. Trzeba je dopiero poznać. Ale ten jest naprawdę cudny. No chodź, podrapiemy, chodź. No już. Ale świetnie. No, no cześć. Druga strona. No. No, no tak! Do zabawy na pewno byłby świetny. No tak! No chodź jeszcze. Tak, no już. Tak. No pokaż. Ale no, jesteś. No przywitaliśmy się. Chodź jeszcze raz. Chodź jeszcze raz. Dawaj tu, dawaj. Już. Już tak, już drapiemy, czochramy. Już. Też pieszczoch jest. Jest pieszczoch, no, ale jesteś ale super. Ale jest śliczny. No pokaż się, tak, pokaż mordeczkę, tak. No śliczny. Super. Piękny. Ojej. No i zobaczcie, pierwszy raz daje się po prostu drapać, chce. No, widać, że
potrzebuje i szuka tego ciepła, prawda? Tak. Szuka też kontaktu tej bliskości. Z człowiekiem. Mm-hmm. No. No. Kolejny odpoczynek. Ledwo żyjemy, naprawdę. Te psiaki są, no nie do zdarcia, nie do zdarcia. Jak trafimy na takiego, który no potrzebuje się wylatać, o, słuchajcie, tak. Potrzebuje zabawy, no to nie dajemy rady. Nie dajemy rady. Cieplutko jest. Cały czas powtarzam, żeby po uszach nie dostać... Słoneczko fajnie świeci. Słoneczko. Tutaj pani Iwonka mówi, że mamy pieska. Dziadziunka troszeczkę, ale zobaczcie, jaki śliczny. Jaki grzeczny. Chodź, przywitaj się. Słuchajcie, no bardzo spokojny. No i też czeka na adopcję bidulek. Taki... Taki niedowidzi, trochę niedosłyszy. No bo jest starszy, nie? Troszeczkę. Ale naprawdę bardzo ładny. Jak jeszcze fika. No, jeszcze żwawy jest. Chodź tutaj. Zobaczcie, jaki piękny, jaki puszysty. Naprawdę bardzo spokojny piesek. No starszy, tak jak słyszeliście. Troszeczkę starszy. Ale naprawdę zobaczcie, jaki miły. Jaki skromny. Pokaż te oczka. Pani Iwonka mówiła, że troszeczkę już niedowidzi, niedosłyszy, ale naprawdę piękny, jaki spokojny. Może kto, komuś się spodoba, może komuś potrzebne jest towarzystwo właśnie. Takie spokojne, na spacerki, żeby powolutku sobie potruchtać. Ale zobaczcie, jaki to jest naprawdę śliczny piesek, jaki spokojny. Daj tutaj, ojejku. Zobaczcie. Chodź tutaj, chodź. Pokaż się tutaj. Pokaż pyszczka, nie wstydź się. Pokaż się, jaki jesteś cudowny, jaki jesteś grzeczny. Powiedz, że czekam na nowy domek, że jestem grzeczny, nie będę niczego gryzł, już jestem wychowany, grzeczny, spokojny i będę tylko przytulasem. Przytulasem, czasami na spacerki wyjdę. Tak? Powiedz. Ślicznie. O, to teraz na koniec zobaczcie ten pyszczek piękny, mordeczkę. Zobaczcie, jaki to jest grzeczny piesek. Naprawdę. I tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś szuka spokojnego, ustatkowanego pieska, wychowanego dobrze, który nie będzie podgryzał, tylko będzie pieszczochem, czasami tylko potrzebował i 18 spaceru. Godzin na dobę spał. No właśnie, to polecamy, naprawdę jest prześliczny, zobaczcie na ten piękny pyszczek. Grzeczny, kochany. I chowamy, bo zimno, tak? Tak jest. Chowamy, bo zimno. Ktoś to idzie, cześć! Nisko pod łukiem. Cześć! Daj. Mamy teraz... No, nisko podługowca, bo to jest chyba jakaś mieszanka jamnika, nie? Coś troszeczkę. Takiego, tak. Bo niski, a długi. I tutaj jest podobno, pani Iwona mówi, mamusia? Tak. A tutaj jest? Córeczka. Córeczka. Tak. Mamusia będzie operowana, bo ma przepuklinkę bardzo dużą. Aha. Będzie operowana, to przy okazji sterylizacji będziemy też przepuklinkę usuwać do dzieciaka. Rzeczywiście. Rzeczywiście. Ale jakie fajne, jakie pociechy. No. Dopiero wypuszczone, więc muszą najpierw teren też obadać. Obwąchać. Ale jak już się zadomowią, to... No mamusia się nie wyprze córeczki. No nie. Ale też piękne, grzeczne pieski. Tu drapiemy. No pieszczochy, pieszczochy. Tak, tak. Ale jesteś super. No i powiedz, też szukam domku, tak? Też szukam nowego domku. Ale jesteś super, naprawdę. Taki jestem robaczek malutki. Tylko ogonek chodzi, tylko ogonek chodzi. Ale masz ten pyszczek śliczny, tak. Chodź tutaj, pokaż ten piękny, piękny pyszczek. Śliczna jesteś. Piękna dziewczynka, piękna. Wyczesać, wyczesać. No Edytka, poradzisz sobie? Pewnie. Tłoczno się zrobiło. No tak, kochanie, tak. Mamunia. Ojoj, drapie. Ojejku, wywrotka.
kołami do góry i można myziać. No to zobaczymy tę zadowoloną buźkę, uwaga. Zobaczcie zadowoloną buźkę. Kołami do góry, coś fajnego. Ale pieszczoch. Ktoś szuka pieszczocha? Bardzo proszę. Super suczka. Chodź, mamuśka, chodź. Tu jak najbardziej zalecamy adopcję w dwupaku. No tak. No najlepiej, nie? Żeby nie rozdzielać, to tak by było, no, najlepiej, ale to właśnie. Ale się zdarza. Mhm. Ale może akurat. Może. Ktoś chce taki komplecik, prawda? Obie dziewczyny bardzo grzeczne. Teraz dla odmiany mamy kotka. Tak. Jaki duży. No i jak widać też przytulas. Też tak. Większość kotów przytulasów. No większość, no. Nikt mi nie powie, że to są koty wolnożyjące i wyłapane, że gdzieś tam przyszły. Na pewno zostały wyrzucone. On przypomina nam trochę Czarusia, tylko bardziej puszysty. Tak. Popatrz, może cię tu coś zainteresuje i się pokażesz na mianie. O! O, proszę. Tak. Jaki pieszczo. I porównajcie sobie, a tu jest drugi kociuś. O, rzeczywiście. Ale zobaczcie, o ile mniejszy. Też kocurek. Też kocurro. Tak. Wyłożony, piękny. Koty to są super. Koty to mają dobrze. Tak. Ojej, wyłożą ojej. Się i tylko miżać. To jest taki żarłok, co się mu nałoży, to wszystko zjada. Chyba trzeba będzie dietkę zastosować. Jak nasz Rysio. Jak właśnie. Miałam jak tak. Nasz Rysio. Rysio to będzie szybciej taki duży niż Czaruś. No. Na co? Co? Wychodzisz? Chcesz wyjść? No, cześć. Na rączki chyba. Ale też taki przytulas fajny. Właśnie bardzo często. Nie jest to kocikata, tylko po prostu zapalenie spojówek. Mm-hmm. Jest jakiś, nie wiem, czy wirus, czy coś, ale może. Bardzo. Ale sierść ma też taką piękną, taką błyszczącą. A, bo on już jest odkarmiony. On w ogóle jak do nas przyjechał, to kulał na tylną łapkę. No. I dostawał też leki. Nie miał nic złamanego. Musiał być jakieś może ścięgno, czy coś tam. Coś mu dolegało, ale już jest w porządku. No widać, że piękną sierść ma, błyszczącą. No tylko te oczka jeszcze podleczyć i piękny kotek. O, jak mruczy. Ale jak się przytula. Cały czas się tutaj przytula. Patrz, widzisz? Mhm. No, na początku tak jak na dystans, nie chciał się przytulić, tak. Ale już. No. Ale tak jak pani Wąka mówiła, no wszystkie te zwierzaczki tutaj ze schroniska to też takie są przytulaki. Brakuje im tak czułości, brakuje im miłości. No co? I to jest bardzo wybredne kociątko, nie no. Wszystko zje. Na przykład puszeczek nie za bardzo, saszetki nie wszystkie o dzisiaj, od rana popatrzcie, nie zjadł. Aha. A na co ja mu już dam? Tak, Winstonika nie. Teraz dostał Feliksa też nie. Lepsze saszewki, jak dawaliśmy mu Animondę czy coś, to nie, absolutnie nie. Smakował mu Whiskasik. Whiskas bardzo jadł. Mhm. Ale Whiskas nam się skończył i dzisiaj, tak jak mówię, dostał rano Winstonika. Winstonika nie. Felix też nie. A właśnie chcieliśmy się dopytać odnośnie karmy. No bo tak, tam widzieliśmy sporo tej karmy, ten premier. Mhm. Bo my kupujemy na przykład dla kotów żwirek premier. On jest dla nas no, najlepszy, tak. Fantastyczny. Ale karmy jeszcze nie mieliśmy. Dobra jest ta karma, bo ona też... Trudno powiedzieć, bo to jest kwestia taka, że na przykład ten, na początku jadł tylko suche, nie chciał jeść żadnych saszetek, nic. Przeszliśmy z nim wszystkie, jakie mieliśmy. To mhm. Tak jak, o, może coś tam skubnie. No to najbardziej smakował mu Whiskasik. Nawet te lepsze olewał, mm-hmm. Czy puszeczki Animondy, mm-hmm. Czy Doliny Noteci, czy coś no. Takiego dodaliśmy. Nie chciał, kompletnie. Mm-hmm. Woli takie coś, co jest bardziej takie płynne, czyli w sosiku. Mm-hmm. I tak jak mówię, najbardziej Whiskasik mu smakował. No dzisiaj już... Bo tak, podobno nie, właśnie... Feliksa wyliże troszeczkę. Natomiast ten zje wszystko, co mu się da. Widać. Saszetka, wszystko. No bo właśnie ten... podobno te premier są one takie... Zbite troszeczkę, nie? W tym. Gęste. Ale to ja wam powiem, to też tak, czy dobre, czy niedobre. Pytanie, czy pies, czy kot będzie to ja. No, dokładnie, no, naprawdę, bo... Myśmy już mieli takie przypadki, że próbowaliśmy na przykład psy, które chcieliśmy odkarmić, czy koty, które chcieliśmy odkarmić, karmić czymś lepszym. Za Chiny nie. Nie będzie no to, to jadł i tak chcieliśmy dalej. Powiedzieć właśnie odnośnie a do... A nieraz da się coś, powiedzmy, no bo wiadomo, że lepiej, żeby zjadł coś gorszego, niż ma nie jeść wcale, prawda? Tak. Więc przechodzimy, że tak powiem, zniżamy tą półkę, jak nie chcą jeść tych lepszych i czasem na coś się trafi, ale to jest tak indywidualna sprawa, jeżeli
jeżeli chodzi o jedzenie. To prawda, no bo wiecie, w domu jak się ma takiego odkarmionego zwierzaka, to można zwierzaka potrzymać na przykład, nie mówię o kocie, bo z kotem jest zupełnie inaczej, ale z psem. Mamy grubego psa, tak jak ja mam do odchudzania psa, więc ja mogę sobie pozwolić na to, żeby mi pies 1-2 dni powybrzydzał, żeby nijak. Natomiast w schronisku, jeżeli są psiaki czy kociaki zagłodzone, no nie możemy sobie na to pozwolić, tak jest, żeby parę dni nie jadł. Tym bardziej, że niektóre mieszkają na podwórku, więc coś musi zjeść, bo więc chodzimy, kombinujemy i dopasowujemy tą karmę, który chce. I nieraz lepiej, żeby zjadł tą gorszą, jak nie chce jeść tej lepszej, żeby cokolwiek zjadł i jakąś energię miał, prawda? No bo my... Tutaj, dlatego my też tak nie wybrzydzamy, że chcemy lepsze, a tych gorszych nie chcemy. Mnie się też wydaje w tej sytuacji, że to jest tak. Czym był pies karmiony w domu, to później jest nauczony to jeść. I większość tych zwierzaków, które do nas przyjeżdżają, to niestety, ale wolą karmę tą, do której są przyzwyczajeni, czyli marketówki, prawda? Tak. Więc, że tak powiem, nieraz jak pies nie chce jeść tych lepszych, no dajemy te marketówki, no bo żeby cokolwiek zjadł. Tak. A później powoli staramy się dawać zmienić. No bo my właśnie też chciałem tylko wspomnieć odnośnie Doliny Nuteci. Kazali nam kupić też, żeby wypróbować właśnie, bo tak jak pani mówi, nie zawsze kot będzie jadł to, co nam się wydaje lepsze. I kupiliśmy też Dolinę Noteci. Ona też ma taką specyficzną konsystencję i Czarek nie za bardzo chciał jeść Doliny Noteci. Tak. Ale a ten to w ogóle jest wybrzydzacz taki, że naprawdę... Ale suchą lubi. Suchą? Tak, suchą sobie zje. Rysiu z kolei... Nie ma tego niebezpieczeństwa, żeby w ogóle nie jadł. Ale już jeżeli chodzi o saszetkę czy puszeczkę, no to już tutaj mamy fochy. No to u nas tak samo. Rysiek na przykład, to on jest taki jak gdyby wszystkożerny. On resztki na przykład z obiadu czy coś, no to też zjada. Czarek nie. Ale Rysiek to jest po prostu... Rysiu tu kapustkę zje. Wszystko. I mięsko. A ten cały czas tutaj wszystko. Tak patrzy się. Zobaczcie. To tylko takie właśnie saszetki. No fajny kotek. Ale taki, na dystans. Te oczka przymrużone. Ciekawe, co on sobie myśli teraz. Może nie chciałbyś wiedzieć. Lepiej nie wiedzieć, dobrze. To leż sobie tutaj, wygodnie. Tak, ale jest kawał kociurra. Jest, taki by taka bajka była, kocurro. On miał takie policzki, takie wielkie. Taki garfik też. No, a ten troszeczkę już... Wcina. No, już zgodnie. Ale sierść ma piękną. Łapki. O, takie piękne. Skarpetki. O, już sobie wcina. Dobra, no to co? Zrobimy jeszcze aktualizację. Dopytamy się, co tam się zmieniło. Mamy nadzieję, że będą też dobre wieści. Że nie same tylko, dobre. Że same. Ale już tak jak sobie rozmawiamy poza kamerą z panią Iwonką, no to złych też jest trochę. Niestety. Ale zobaczymy. To ja się bawię ze zwierzakami. Edytka pewnie coś sobie pogada. Chodź, pokaż się, jaka jesteś śliczna. Chodź, leputku malutki. No. Cześć, kochanie. To jest ona, tak? Nie, tak, śmieczka. Mm-hmm. Zanim zrobimy aktualizację jeszcze, no to mamy piękną dziewczynkę. Jeszcze. Ale ślicznotka. Zobaczcie. No trzeba ją podleczyć, prawda? No, przyjechała do nas w stanie tragicznym. Tak jak nie wiem, czy to zobaczcie. Dobrze widać, ale jest na wpół wyłysiała. No, zobaczcie. Oczka z wielmem, zaropiałe. Guzków, takich brodaweczek ma mnóstwo. Po prostu guzek na guzku. No. Ale zabawa, ale zabawa. Stracili wątek, przerwał nam. Nie wiem, coś No przerwał nam tutaj Piotruś, no bo była sprawa. Ale chodzi mi o to, że takie buraństwo ktoś po prostu wyrzucił. To jest po prostu dramat. Zobaczcie, jak ona jest wyłysiała. Guzek na guzku, brodaweczka na brodaweczce. No. I teraz tak, w takim przypadku cudów nie ma. Niewiele możemy tutaj w tej sytuacji zrobić. Troszeczkę pokarmimy lepszą karmą. Została odpchlona, została odrobaczona. Pasożyty żeśmy zwalczyli, bo pcheł miała też mnóstwo, więc to nie może wynikać z alergii na pchły na przykład. Aha. Chodź tutaj. Jutro planujemy zrobić jej badania krwi. Będziemy pobierać krewkę, żeby zobaczyć tam profil tarczycowy, co tam z wątrobą, z szósteczką się dzieje ze wszystkim. Raczej z tymi guzkami nie będziemy robili nic, bo tego jest tyle, że jakbyśmy ich chcieli to usuwać, to ona by wyglądała jak Frankenstein. Tak. A też to jest starszy piesek, naprawdę starszy. Więc nie wiem, czy jest sens już po prostu coś z tym robić. A to naprawdę, jak się pomaca, to zobaczcie, jak to jest. O, brodaweczka na brodaweczce. Jedynie, co jeszcze pani weterynarz powiedziała, że możemy ewentualnie wyciąć jeden i posłać do historii.
histopatologii, zobaczyć, mm-hmm. czy to jest jakieś rakowe zmiany, czy nie. Bo tu gdziekolwiek się ją nie pomaca, w każdym miejscu, na łapkach, wszędzie, to ona ma po prostu te włoski. Coś te czuć. No. No, więc ale zobaczymy. Piękny piesek, no, no. Kurczę, zobaczcie. Troszeczkę ją tam powycinaliśmy, bo też miała pełno, ona, jak pani ją znalazła podobna, to ona szła tutaj bardzo blisko schroniska, szła po największym śniegu, bo to był największy śnieg. Wszystko się przyklejało. Ona miała tutaj te łapki przymarznięte do siebie, pani myślała, że pies jest po wypadku po prostu, bo ona nie umiała, że ona się ciągała praktycznie. No ale widzicie, że tak powiem, fizycznie jeszcze też nie jest najgorzej, bo apetycik dopisuje. Kupę robi takie, że Amstaff by się mój nie pod... Bawić się chce, tak. Bawić się chce jeszcze. Nie dowidzi, nie dosłyszy to na pewno, ale no przekochane jest stworzenie. Są mordeczka. No, chodź maleństwo na rączki, weźmiemy cię na rączki. A, i jeszcze jedna rzecz. Bardzo czysta psinka, więc jak ona jest czyściutka, jak siedzi sobie w pokoiku, nie zrobi ani siku, ani kupy w pokoiku. O. Wszystko musi wyjść na zewnątrz. Na zewnątrz. No to mądra. Pięknie, mądra. Śliczna. Mądra. No, cudno, no pyszczek piękny. Oj, gdyby ona właśnie... Shih tzu. Gdyby była zadbana, tylko otoczona opieką, tak, to na pewno piękny, wdzięczny proszę. Piesek. Tak. No to co, witamy Was serdecznie. Witamy. Jestem tutaj z Panią Iwonką, tak. Robimy aktualizację. Tak. Co się zmieniło przez ten miesiąc? Co się zmieniło przez ten miesiąc? Troszkę psów poszło, nie powiem Wam jakie dokładne, bo jestem nieprzygotowana. Troszkę, nie pamiętam co żeśmy kręcili do tej pory, ale tak. Troszkę psów żeśmy adoptowali, ale nie za wiele, bo niestety okres świąteczny, okres taki noworoczny, te całe zabieganie, no niestety nie sprzyja adopcji psów ani kotów. Brak taka czasu. Jest prawda, brak czasu. Mm-hmm. Bardziej bym powiedziała, że więcej psów i kotów jednak trafia do schroniska niż wychodzi. Po świętach, prawda? Tak. I przed świętami, porządki przeciwświąteczne. Aha. Te, które dzisiaj żeśmy kręcili, te dwa dziadeczki, przypuszczam, że to są też porządki przeciwświąteczne. To borajstwo wyłysiałe, które kręciliśmy tutaj przed chwileczką też. To już jest po prostu całkowity dramat, ktoś się po prostu pozbył. No nie, nie, tak, nie za ciekawe. Tak, sprzątanie, no tak, niestety. Sprzątanie. No, nie tylko mieszkania, ale dokładnie. No niestety obok też. No, dwa szczeniaki też, ale ich nie pokazywaliśmy, dlatego że już mają praktycznie domy, oprócz tego dzisiejszego, co tego łobuza pierwszego, którego pokazywali, gryzonia, no to ten będzie do adopcji po szczepieniach za jakiś tydzień, półtora. Super, także zapraszamy. Ale duży psiaczek, więc tutaj, no... Miejcie to, nie będzie to tak, miejcie to na uwadze, to żeby nie było, że psiura. Tak, że ktoś sobie adoptuje, a potem oj, nie myślałem, że jest taki duży. Także przemyślane decyzje. Mamy jeszcze innego szczeniaczka, ale już mamy go zarezerwowanego, więc lada chwila wyjdzie, więc nie ma sensu pokazywać. Ale było takie sprzątanie przedświąteczne, że tak powiem, że tych psiaków na jezienia jechało do schroniska mnóstwo, też z innych gmin. Te dwa dziadeczki dzisiaj, które kręciliśmy, to były z gminy Godów, też gdzieś tam, widzicie, też takie zaniedbane boroczki gdzieś pewnie przy budzie, czy gdzieś mieszkały. No właśnie. No i no nie mam nic wesołego do powiedzenia, szczerze powiedziawszy. Wesołe jest tylko to, że ludzie nas odwiedzają, przywożą puszeczki, przywożą jedzonko dobre, przywożą różne rzeczy. Dla psiaków, dla kociaków, więc no, to, bo to jest takie potrzebne, miłe. Tym bardziej zima, tak, prawda? Jeżeli jakieś chodzi kocyki. O adopcję, czy jakieś wyjścia psów ze schroniska, no to dobrych wiadomości na razie nie mamy. Mam nadzieję, że za miesiąc, jak się spotkamy, będzie. Że będzie lepiej. Tak. Otóż to. Bo są takie malutkie już, że tak powiem, zapowiedzi, że ten pójdzie, tego rezerwują. No to tego trzymajcie kciuki, żeby może, się udało. Może się tak uda, ale to są jeszcze takie... No zapowiedzi, a zobaczymy co będzie. Co będzie, no miejmy nadzieję, że już więcej nie będzie przyjeżdżać. Trzeba jeszcze trzymać kciuki, żeby dnia. Na Sylwestra nie przyjechało dużo psów, bo wiadomo, strzelanie, ucieczki psiaków i uważajcie tak dalej. Uważajcie też na swoje zwierzęta. Dokładnie. Musicie uważać, bo teraz tych wyszczałów natomiast będzie dużo. Natomiast jeżeli już przyjadą, to miejmy nadzieję, że zostaną odebrane przez właścicieli, bo my się zawsze tego Sylwestra boimy. No właśnie. No, tak jak psiaki się bardzo boją. Chociaż bo teraz ostatnie jest... tak, ostatnie lata nie było takiego dużego napływu, ale proszę Państwa, zdarzyło nam się w ubiegłym roku. W Sylwestra uciekł panu piesek, w Nowy Rok chciał go odebrać, jak stwierdził, no takie mamy przepisy, Urząd Miasta niestety takie ma zarządzenie, a nie inne, że za odbiór swojego psa ze schroniska trzeba zapłacić. I pan przyjechał w Nowy Rok i myślał, że sobie odbierze bez pieniążków tego swojego psa, no niestety, pies został.
Bo pan powiedział, kurczę, że nie zapłaci, to w takim razie niech zostanie. No i pies został. No na szczęście poszedł do adopcji dość szybko, także no tutaj może ale dla psa lepiej, prawda? Bo mając bardzo takiego dziwna, właściciela, prawda? Tak. No naprawdę bardzo dziwna historia. Także to też, wy też uważajcie na swoje psiaki, kociaki, wszystkie zwierzęta, pilnujcie, bo teraz są też, chciałam wspomnieć, że są takie próbne też wystrzały, tak, więc tak, no, żeby, tak, żeby się nie bały, dokładnie, tak? A jeszcze weźmy pod uwagę, że jak tam piesek przy wystrzale, czy tam jakieś petardy, czy jakiegoś, nie wiem, sztucznego ognia, czy jak to się tam nazywa, petardy... No, nie wiem, czy to się strzela, bo ja nie strzelam, więc no, ja nawet nie wiem, jak to się nazywa. Ale przy tych wystrzałach, jak pies ucieknie i trafi do schroniska, to jeszcze jest szansa, że się go odbierze, więc to są tylko koszty finansowe. A weźcie pod uwagę, że taki psiak może wpaść gdzieś, nie wiem, do jakiejś studni otwartej, do jakiegoś kanału, a pod samochód to już w ogóle. Więc tutaj nie wspomnę o takich kosztach, a nie daj Boże też straci życie. No tak, dokładnie. Więc pilnujmy. Szeleczki, smyczka, obruszka, czyli zakładamy smyczkę, zakładamy szeleczki, zakładamy obruszkę, obruszkę spinamy razem z szeleczkami, smyczką i już mamy podwójnie zabezpieczonego pieska. O, widzicie, no, super uwaga. A w takich naprawdę drastycznych sytuacjach, gdzie pies się boi, to naprawdę zostawmy go w domu. Lepiej posprzątać po psie, jak zrobi siku kupkę w domku, niż go później niż go, stresować, tak. Czy naprawdę... Moja też, teraz moja nowa psina, którą wzięłam w lipcu, też się boi wystrzałów i też chyba tak zrobimy, że żeby no, lepiej wyprowadzimy wcześniej i później wyprowadzimy dopiero rano, jak już nie będą strzelać. No, a jak 30-kilowy psiak nawali w domu, to się posprząta. No, dokładnie. No, co zrobić? Zdrowie i komfort psa ważniejszy. Oczywiście, że tak. My też się zastanawiamy, jak to Rysiu w tym roku będzie reagował. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. No, bardzo się cieszymy, że przyjeżdżamy tutaj co miesiąc, bo to jest naprawdę super atmosfera. Słuchajcie, wspaniałe psiaki, wspaniałe kociaki. Jasne. No i co, ja Wam bardzo dziękuję za przenoszenie tych puszeczek do nas, za przywożenie, przysyłanie. Wspieracie nas również. My też to, co kupujemy, przywozimy. No i co, niech ta akcja trwa jak najdłużej. Tak. My no i bardzo dziękujemy. Teraz mamy podsumowanie grudnia. Grudniowe, tak? To można powiedzieć, że całego roku też. Też. Tak, też. Tak, mamy roczne podsumowanie. Tak, oczywiście. My na live też będziemy, przypominam, 30 grudnia o godzinie 18 będziemy wspominać właśnie całoroczne tą akcję. Tak, akcję psiak całoroczną. Także dzięki jeszcze raz śliczne. No i trzymajcie się. My też dziękujemy i polecamy się na przyszłość. No adoptujcie, kochani, tak, adoptujcie, bo to są naprawdę fantastyczne zwierzaki, fantastyczne. Polecamy, zachęcamy. Tak. Sami żeśmy sami polecamy, tak. Bo i oni i ja mamy psy ze schroniska. Oczywiście, że znaczy, tak. Znaczy ja mam psa, a oni mają kota. Także polecamy, naprawdę. No i trzymajcie się, kochani. Buziaczki, pa! Pa! Żegnamy. Bój się, słoneczko, nie bój. Tak właśnie myśleliśmy, czy najpierw może do weterynarza podjechać, czy ten, właśnie z chipem. No, czyś by nie miał. Oj, czekajcie. Ja nie wiem, czy mi się nie rozładowuje. Oj, coś jest. Rozcykło. O, mamy. Ale jakiś dziwny, to nie będzie polski chip. Kurde, właśnie tak się w ogóle nie rozumie komend żadnych, nie? Tak gadaliśmy do niego i tak... 3700. Zobaczcie, jaki piękny piesek. Państwo tutaj znaleźli tego pieska, mówią, i przywieźli tutaj do schroniska. Akurat wychodziliśmy już. Tak, dokładnie. Jeszcze właśnie wróciliśmy się zobaczyć, jak wygląda odczyt chipowania. Tego bardzo chipu. Bardzo nietypowy chip, zatrzymający się na 100. Pierwszy raz taki widzę, szczerze powiedziawszy. To może co, faktycznie zagraniczny jakiś? Albo jakiś taki... Nie wiemy, nie? Jakie mamy... No bo piesek... Są jeszcze chipy testowe tak zwane, których nie można w ogóle nigdzie zarejestrować. Być może, że to jest taki... Wiecie co, posiedźcie sobie tutaj, jak macie Państwo czas w cieple. Ja idę do komputera, sprawdzę numer tego chipa, ale obawiam się, że nic nie znajdę, bo naprawdę jakiś dziwny numer. A to po chipie też na przykład adres sprawdzić? To znaczy, zobaczymy, czy jest w ogóle zarejestrowany.